Wiesz, co się stało, jak próbowaliśmy zrobić noc w domie X. Nie mamy miejsca, po prostu poczekamy, aż kilka osób wyjdzie z holu i tam się chowam. Dobra, schowałem się i tutaj będę się krył. Nie wyszło. No, chyba tak. Ale my z Patecem jesteśmy tacy, że jak nam nie wyszło noc w parku trampolin, to wiesz, co zrobiliśmy? Pojechaliśmy następnego dnia do drugiego parku trampolin i zrobiliśmy tą noc. Ta noc nie wyjdzie, jak oni będą wiedzieli, że my tam jesteśmy. I dlatego jesteś potrzebny nam ty. No dobra, co? Musisz... będziesz naszym koniem trojańskim. Będziesz naszym koniem trojańskim, o którym oni nie wiedzą. Musisz wejść do nich wieczorem, umówić się na foty i w jakiś sposób, jeszcze to doprecyzujemy, umożliwić nam wejście w jakiś sposób. Tak, tak. Otwierasz okno, tylko tam są takie super okna, że możesz otworzyć, przymknąć i nikt się nie skapnie, tylko musimy jeszcze my z Karolem wykminić dobry materiał, żeby to okno nie przeciągiem się nie otwierało. Jest taki, że próbowaliśmy już tam spędzić noc, więc mamy naprawdę obczajone miejscowy na maksa. Bo wiemy cały plan. Wiemy, chłopie, nawet jak zachowują się tam okna i wiemy, jak zachowują się drzwi, że jest na przykład jedno okno, które byłoby idealne, ale ono po otwarciu drzwi, bo to jest w kiblu, otwiera się, bo się robi przeciąg. Damy ci po prostu taśmę i ty podkleisz to okno, zamkniesz i... ale to... dwustronna i tak, żeby ten... Tak. No my nie odpuścimy, nie? W sensie, no, musimy w sensie, to jest zbyt mocne, musimy zrobić tą nockę i oni nie mogą się o tym dowiedzieć, nie? Ja jestem in, jak najbardziej jestem in. To musi być późno, nie? To musi być gdzieś 22, 23, bo my też nie możemy długo, wiesz, jakby czekać na zewnątrz, nie? Jesteśmy, uważam, winni widzą to, że trzeba tą nockę dokończyć, po prostu. Co więcej, teraz już wiemy, że Team X i wszyscy tam nie będą źli, wręcz przeciwnie. Mamy plan, żeby w ogóle nagrać stare Insta Story wcześniej tutaj, zaplanowane, i żeby je wrzucać, jak będziemy tam. W ogóle minęło od momentu, jak nagrywaliśmy początek, strasznie dużo czasu, bo Palec był chory przez ten okres. Wiesz o tym, że jak nam nie wyjdzie, to chłopie możemy po prostu, ja mogę usunąć kanał, ty Instagrama, po prostu. Bo to jest, bo to jest coś takiego, że to już jest taka porażka, bo wyobraź sobie, że ktoś cię znajduje, to jest takie, co, nie, znowu wy? Nie, jak znajdują, to jeszcze jest okej, okay. Ale jak chłopie tam nie wejdziemy, to już jest taka porażka życiowa. Dobra, jedziemy? Jazda. Dobra, nagrywamy teraz Instastory, bo to była jedna rzecz, której zapomnieliśmy. I te Instastory będziemy wrzucać, jak będziemy już w Warszawie, żeby w razie czego totalnie się nie mogli pokapować, o co chodzi. Dobra, więc tak. Patec, piąteczka. No stary, nie mogę, no. Nagrywamy challenge śmieszny, 24 godziny, także zobaczycie już niedługo na kanale. Jesteśmy w sumie już godzinkę od domu X, więc niedługo. Byliśmy sobie coś wstrzymać, żeby nie być głodnymi. Gotowi? Gotowi. Jezus, a zaczyna się taki stresik. Jest stresik? Świeci pa. Znowu chopka. Chopka, Patec kolejna! No i teraz już dobrze wjechałem chopkę. Wymyśliłem jeszcze w trasie, że jeśli właśnie na przykład podklejenie okna nie wystarczy, powiedzmy oni je zamkną albo coś się nie uda, to zawsze Nowciax może zostawić coś w środku i powiedzieć: ej chłopaki, halo, zostawiłem tutaj coś, piję na chwilę, muszę to mieć. Wchodzi do środka, bierze tą rzecz i mówi: dobra, idę jeszcze do kibelka. I wtedy wchodzi kibel. Moim zdaniem to jest lepsze rozwiązanie. Dobra, możemy się tak umówić. Istnieje szansa, że będą chcieli, żebyś został na noc. No to wtedy zostajesz, chłopie, na noc. I wtedy nas wpuszczasz na noc i to już jest w ogóle luksus. Jestem sobie ziomek, robię tutaj nockę, idź sobie stąd, bo ja tą nockę zrobię lepiej niż Nowciu, bo on powie ci: chodź tu do mnie i zaprosi mnie do domu X. Jesteśmy już na miejscu pod domem X, zostało tak dosłownie 200 metrów. Nie wiem, to nie może nie wyjść. Ty tam musisz być co najmniej z 2 godziny. Powoli, nie? Powoli Nowciak, 2 godziny, to jest kupa czasu, nie? Dobra, a co zostawiam im w domu? To zostaw wszystkie rzeczy z portfela, wyciągnij, zostaw w aucie. A, i zostaw no, portfel. Powodzonka Nowciak! A my sobie siedzimy na chillku. Cieplutki małutko i czekamy. Znam plan, z góry przepraszam stewarda, jak to ogląda, że jak zapłacili mi tyle kasy za ten filmik, że ja nie mogę. Nie mogę odmówić. Nie mogę odmówić. Zaczynamy mi! Dobra, gdzie jesteś stąd? O dobra, cofaj się. Cofaj się. Według mnie? Dobra, wyskakuj Nowciak, wyskakuj. Tak, wyskakuj. I mów, że coś tam. Co mam zrobić teraz? No wycofaj. Chowaj się. Chodź, chowamy się, bo już jedzie samochód, chłopie. Nagrywam. To jest niemożliwe. Kurwa. Tam jest dubiel przed nami. Serio? No. Jedź daleko. Tu jest uliczka. Bez znaczenia, jedź po prostu do przodu. Nie. Chłopie jadą za nami. Dobra, kurwa, jedzą. Dobra, ja. O, chłopie, polecieli. Za wolno jadę. Dobra, to był dubiel. To był dubiel, snowboard, to był bullet, to był dubiel. Jeżeli oni teraz pojechali, to znaczy, że wrócą. Nie wiadomo, o której godzinie. O Jezus, akurat musieliśmy tak trafić. No pokaż, jak to auto wygląda z przodu.
kurde, no. Jest openek ekipy, co? Ale nie, no oni chyba nie wiedzą. Myślę, że nie, szczególnie, że Klaudia sobie jechała z przodu. No niemożliwe, żeby im wpadło, ale jeżeli by wpadła jakaś iskierka, że KR? Rejestracja znowu? Ale nie, to nie jest możliwe, nie? Także raczej nie podejrzewają. Losowa sytuacja, losowe zdarzenie, nie? Zobaczyli, że to my, no to i tak już jest koniec, a jak nie, no to lecimy dalej, no po prostu. Pojechaliśmy sobie, jesteśmy w sumie 3 ulice od domu X, no i czekamy na info, nie? Chillujemy, no jak stało, chłopie się stresuje. 2 godziny w jamie, chłopie lwa. Jest 22:30. Nowciak jest w ogóle w środku, jeśli chodzi o takie info. Ja to już zobaczę, co się dzieje. Powiedz, co się dzieje, właśnie. Nowciak jest w środku, robi foteczki. Oni nagrywają, jest dużo osób i na razie wiemy tyle. Nie ma Michała Gały, więc uwaga, wrzucamy Insta Story z patecem. Na razie idzie wszystko zgodnie z planem, ale to jest jak gdyby taki ten worst scan, ten taki gorszy scenariusz, wiesz, o co chodzi? Tak. Że kurde, dużo jest osób, nagrywki i wszystko, nie? Dobra, dowiedzieliśmy się tyle, że Nowciak jest w środku i generalnie tam jest nieciekawa sytuacja, bo wszyscy nagle wychodzą gdzieś z domu, więc teraz chcemy się przygotować pod to. W ogóle jest też nieciekawa akcja, Karol, bo jak wszyscy wyjeżdżają, to znaczy, że wszyscy muszą wrócić. Nie wiadomo, o której wrócą, nie? Tak. Czy wrócą o drugiej, czy o trzeciej, czy o czwartej. Bo... to jest mocne, to już jest coś takiego, że jak ktoś by cię zobaczył za tą firanką, na przykład taki ktokolwiek zobaczy takie serio, naprawdę. Patrzcie, oni robią live'a teraz. Live'a robią? No. Ten Gekon chodzi tam po ręce. Tak, no. To jest Stewarta. Dobra, mi się wydaje, że jest trochę zimno. Oni mają u siebie czary taśmy nasze. Może znajdziemy je. A, bo chcieli szary mit. A, bo te są na sklepie? No mogą być w sumie na sklepie, wypadać się na sklep ekipy. Akurat się pojawi kilka, bo je zrobimy na dropie zawsze, nie? Dobra, to weźmy dwie. Ja jeszcze sobie wezmę do przodu gacie na wszelki wypadek, bo ja sobie, jakbyśmy musieli tam czekać, to ja nie chcę zmarznąć, nie? No tak. Jestem byłem ostatnio chorutki, także sobie wezmę tutaj ciuszki. Szaliczek, chłopie. Z tego nic nie bierzemy już? Nie, tego nie. Dobra, jesteśmy uzbrojeni jak prawdziwi youtuberzy, chłopie, po kamery i po sprzęt do prankowania. Taśmie jest wszystko. No dobra. Także co no? Teraz tylko i wyłącznie czekamy na info, już nawet jesteśmy gotowi. W tym momencie możemy wylatywać. Tak, chłopie, 2 minuty jesteśmy pod bramą. No. Dobra, patrzcie, to patrzcie. Ale jestem stresowany. Cześć. A, kto przyjechał zrobić fotki Peterowi? Co tam? Nie zjadłaś świeżo. O nie. Bumerang. O, fagacie robi foteczkę. No, tam pewnie wykorzystali go, a on się na wszystko zgadza, nie? Wiesz, w sensie, on tak mówi, że ktoś się go pyta zrobić fotkę. On pewnie, nie? No, bo nie powie nie, bo musi zostać jak najdalej, nie? Widzicie teraz w ogóle screeny z naszych tutaj rozmów. Nowciak właśnie mówi, że troszkę tutaj niby sobie się bawił, niby ten i zrobił 2 taśmy, więc jest git. Co on napisał? Myślę, że w kuchni. Kuchni chce nam otworzyć. To jest git czy nie? Bo mi się wydaje, że to jest od strony tego domu. To jest od strony nie, tego domu. Nie, kuchnia jest od drugiej strony. Kuchnia jest jeszcze lepsza. Jest z tyłu, kuchnia jest z tyłu domu. Ważne jest info, że Lexi pojechała gdzieś na jedzenie, no pewnie do Maczka. No do Maczka z Kubą czy tam ten. Ale tutaj była ważna wiadomość, że jest klamka na inną stronę. Czyli chyba już klamkę załatwił, że jest przekręcona, tak wiecie. Tak w bok, nie? Że można otworzyć. Dobra, dzwonię. Powiedział, żebym zadzwonił teraz. Ej, on dopiero zaczyna czuć, że zaczyna się udawać, że się uda, a ja teraz dopiero zaczynam czuć, chłopie, obsranko. No. Ale udawaj, że wiesz, rozmawiasz o czymś ważnym, że ja ci coś mówię teraz, ja bardzo ważnego. Chodzi o to, stary, że ja cały czas nie wiem, stary, jak to będzie, nie? W sensie, z drugiej strony masz rację, ale też może być tak, że no się to potem nie uda, nie? I ten drop po prostu nie wyjdzie. Nie, chłopie, drop wyjdzie na pewno. Nie, generalnie to jest tak, że to się może udać, ale nie musi. Jezus, to jestem ja na maturze z polskiego. Ta furtka, o której mówiłeś, w sensie furtka odnośnie tego sklepu. Tak. Ten, co jak byliśmy w Paryżu po lewej stronie był. No. Stary jest otwarta i oni właśnie zgodzili nam, żebyśmy rzeczywiście mogli do nich wejść z produktami. No ale ja nie jestem stary pewny tego. W sensie ja nie jestem pewny, czy na pewno ten sklep tutaj. Myślę, że musimy być od kuchni, czyli wiesz, na przykład od Polski, stary, od samego początku. Bo zaczniemy od razu iść na grubo, zaczniemy iść, wiesz, na granicę. To już może być przydatne. Spróbujmy to zrobić na raz tu na swoim podpisie. Poczekaj, te drzwi otwarte. O Jezu, z tego nie przemyśleliśmy. Taśma pod wpływem zimna traci właściwości. Jednak, ale mam spocone łapy, napisał. Mimo wszystko mi się wydaje, że straci właściwości, ale że te drzwi się same sobie będą trzymać. Tak liczę na to. Właśnie coś nagrywa za gadą. Tam, ja powiedziałem, że muszę podładować telefon.
telefon, się zakłócił o ten telefon, rozmawiając coś ze sobą. Zaraz jeszcze trochę bardziej podkleję i szukamy jeszcze drugiej albo nawet trzeciej opcji do tego, żeby na pewno wszystko wyszło. Nie no, jest git, ja już jestem spokojny. Ja jestem spokojny, ale słuchaj, bo ja wiem, że wejdziemy, tylko tak. Teraz pytanie, na ile, czy na 2 minuty? Gdzie oni idą? Czemu oni w nocne życie tej Warszawy? Nie no. Myślę, że o tutaj sobie wlecicie potem. Patent! Co się dzieje? Dobra, no Wciaks powiedział, że tak, wszyscy śpią, zresztą macie teraz screeny, Że idą spać. Że idą spać, tak. Nie wiadomo kiedy zostać. Ale że on już zamówił sobie Uberka i jedzie gdziekolwiek, ale w połowie, znaczy w połowie, po 2 minutkach drogi zmienia kierunek, zmienia pineskę na aplikacji tej taksówki i tutaj do nas dojeżdża, pogadamy z nim chwilę, powie nam jakieś ciekawe rzeczy i lecimy! No. Idę podwyżkę stać za tą akcję. Tyle cringe, co ja dzisiaj zjadłem. Miałem tak, że na przykład coś się mnie pytają, a ja wiem, że na przykład otworzyłem okno, się boję, że się otworzy, nie? I oni coś mnie pytają, a ja tak, no niby tak, ale nie. Był moment, że sobie z wami gadałem, normalnie mówiłem, co robię, nie? To było świetne, to było w ogóle najlepsze. Nagrałem sobie też na telefonie, jak sobie siedzę, ładuję telefon i przykleiłem sobie ten, ale nie nagrywałem dużo, bo się jednak trybałem, nie? No, no wiadomo. Tam co chwilę ktoś chodzi do kuchni i tak dalej, ja otworzyłem wam kuchnię, ale stew chyba 7 razy przyszedł obok tego i patrzył się na to i w dupy tam, ja chodził sobie dalej tutaj we mnie, nie? Kuster nie było w domu, stary. No bo ona poszła ćwiczyć, Aleksi poszła jeść. Ona poszła ćwiczyć. Stary, i siedzę sobie tak z tą taśmą, on się czymś tam bawi, on też się bawił taśmą. Weź tam sobie klei palce, ja rozciągam taśmę, urywam i normalnie sprzęgnie to. Zabijasz? Zawijam sobie, coś tam bawię się, wiesz, tutaj w chińską zabawkę. Ale mogłeś zrobić dobrego rolnika, kopię. Ale zrobię idealnego rolnika i odkładam sobie na bok, nie? I gadam z nim dalej, sobie dalej się bawię tą taśmę. Już nie robię rolników, żeby nie było podejrzane. Ale pierwsze było to, że była taśma, która leżała, wasza taśma na ich stole. Nie, ja nie użyłem. No bo my im daliśmy ostatnim razem. Ona jest nowiutka, mogę ci ją oddać. No daj nam, no, przyda się. Taki duży kawałek przykleiłem, stary, do tego. O kurde, to tak. Dobrze! Potem jak sprawdzałem, czy może otworzyć, to nie mogę otworzyć. Dobrze. Dubiel zaraz powinien wrócić, bo pojechał coś załatwiać, jakieś ultra ważne rzeczy i powiedział, że będzie za godzinę i macie otwartą tylko kuchnię. Tylko tam. Tak, tylko? Tak, tylko kuchnię. Chyba się nie udało, bo jak już chciałem wyjść, chciałem iść do toalety, oni stali już na zewnątrz, więc jakbym tam kombinował, to by słyszeli, nie? Tak. Dobrze. No, my stwierdziłem, że nie ma opcji. Oni stew? Pojechali coś zjeść, no i pojechali do stew do mieszkania, bo oni mają grzyba w pokoju, nie? No tak, oni tu nie śpią, kto, no. Kto pojechał do stew? No stew i Agata. Tylko tyle. Dobra, a Dany Ferrari pojechał sobie do domu. Dobra, to co, przebieramy się, Karol, idziemy? Znaczy, no ja jestem chłopie gotowy. Dobra, to daj mi minutkę, ja się... Dobra. Lecimy, patent! To Julka krzyczała, żebyśmy byli ciszej. No tak, bo to się zgadza, nie? Bo ona ma do szkoły rano. Tak. Sorry, Julka, nie chciałem cię obudzić. Ja jeszcze raz muszę przeprosić Stew i musicie to wrzucić. Sorry, Stew, nie? Dzisiaj nam się też super gadało, ale... No prank jest prank, nie? Trzeba ukręcić nosa Stewartowi. Ja jeszcze pasy zapnę i ciśniemy. Prawa czysta, lewa czysta. Dobra, powodzonka. Narka. Dawaj, chłopie, lecimy. Ej, proponuję zrobić to naprawdę szybko. Zróbmy to truchtem. Troszkę się zmęczymy, ale na pewno będzie bezpieczniej. Dobra. Jest brawa. Jest dom X. To się dzieje, patyc, to się dzieje. Chodź. Jesteśmy z tyłu domu, tego drugiego domu. I teraz tutaj po prawej jest czujnik ruchu, ale dopiero 10 kroków w prawo. Jak przejdziemy za te krzaki tutaj, tu są krzaki, to nie zauważy nas. W ogóle my musimy być cicho, pokładnie są nad nami, nie? Tak, dobra, chodź, dawaj. Ale jaja, dobra, idziemy tędy, nie? Po cichutku przejdziemy. Jest cały domik. Przy tej dziurze siedziałem z trąbą. Żadnego ruchu. U góry też czysto. Chyba czysto. Dobra, plan jest taki, że teraz
jeszcze kosty. Jeszcze. Się kręci operator. Operator się tutaj kręci gdzieś. Nagrałem go, było widać jak przechodzi właśnie ten operator. Tam czysto. Karol mówi, żebym do niego podbił, żeby podbijać. Chyba będzie bezpieczniej tam. Jak gdzie siedzieć w ogóle? Tam gdzie się z Karol, ja go totalnie nie widzę. Sobie tak pomyśleliśmy, że w sumie tak to kampimy, a co jak będzie zamknięta? Bo... Zamknięte tu. Tu też zamknięte. O kurwa. Zamknięte są. Zamknięte są. Czekaj, czekaj, coś tu mi nie pasuje. Czekaj, okrągły stół. Po prawej od niego. I tam jest jedna żaluzja, chłopie. To nie jest tam. Ale się wystraszyłem. Ale jaja. Otwarte. Otwarte są. Jest. Kurwa, otwarte są. Ale przypał, bo one są stary. Z przodu domu samego. Dobra, patent przebiera gacie. Żeby nie robić tego w środku, bo może za dużo szumieć. Właśnie będziemy wchodzić przez za chwilkę. Kwestia minut. To jest w ogóle już. 2:20, więc idealnie. Dom wygląda tak. Pokażone światła. Tutaj się świeci u góry jedno, ale się świeciło cały czas. Tam się świeciło też cały czas. Tam. Jasna. Wejście do domu X. 2:20. Puściutko. Zgasiło się światło w drugim domu, więc na cichu. Rozłożyli na... Ale głośno masz kurkę. Tak się...
cały remont mam. Pernamentnym. Kamil, jaka to jest?
Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy coś z cateringu. Oni mają tutaj to jedzenie, które można brać, nie? Tak. Czyli na przykład tego nie można brać. Kto to jest takim niejadkiem? Co? Ale niejadki obie. Pewnie chłopieta. Jurka Koster. Ej, patrz, tosty robimy. Serdecznie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tosty. Ja wam pokażę super fit przepis, także zapraszam do lodówki naszej. Jesteśmy dzisiaj w domu X. Gdzie jest chleb? Chłopie, chleb musimy znaleźć. Tutaj może jest ten bren. Obawiam się, że możemy nie znaleźć, tak szczerze. Nie udało się niestety zrobić pożywnego posiłku, ale za to, jak to w kuchni, po zjedzonym posiłku, tym razem zjadł ktoś inny, nie my. Trzeba umyć naczynia, a my jesteśmy dobrzy i pomocni, więc zróbmy to. Pamiętajcie, zawsze używajcie ciepłej wody, a umyte już naczynia odkładajcie w odpowiednie miejsca. Bardzo dziękuję za uwagę. Musi być
krzyczę, że on odgryza coś. Tak, 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 tak. Nawet chłopie, możemy przejść się sprawdzić, co to jest. Tylko pytanie, czy jest nas na tyle, nie? To jest mega ryzykowne. Szybką obróbkę zrobimy, korekcję kolorów. To nie jest amatorszczyzna, to jest wszystko profesjonalne. Także zobacz. Proszę bardzo. To jest zdjęcie przed, to jest zdjęcie po. Bardzo piękne. I to zdjęcie zapisujemy i ustawiamy oczywiście na tapetę. No i zobacz. Dobra, Stewart, kartę ci zostawiamy. Nie ruszaliśmy nic, żadnych plików, nie patrzyliśmy po kompach, więc też się o to nie martwcie. Jesteśmy my ogólnie tutaj, to też warto wspomnieć, że nie chodzimy po pokojach, żeby po prostu nie zakłócać prywatności. Boję się stąd wychodzić, bo tutaj, wiesz, tam nic nie słychać, nie? Chodźmy do skrytki, ustalmy, co robimy. Tak, 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 tak. Drodzy kochani, domownicy Domu X, chcielibyśmy was oficjalnie zaprosić. My byliśmy u was, chcieliśmy zrobić troszkę wam pranka. Nie wyszło, ale imprezka była fajna. Dzisiaj robimy tego pranka i wychodzi. Więc chcielibyśmy was zaprosić na imprezkę do nas, was wszystkich. Tak jak my wszyscy byliśmy u was, tak was wszystkich chcemy zaprosić do nas. Więc uwaga, to znajdziecie dzisiaj rano u siebie, oczywiście tam na środku. Zapraszamy was 8 albo 9 lutego. W sumie data jest taka bardzo luźna. Jak wam pasuje inna, to dopasujemy się na wspólną imprezę w domu ekipy. Teraz to właśnie tutaj zapiszę i macie oficjalne zaproszenie od domowników. Wręczone wręcz po prostu indywidualnie, tak? Przez nasze własne ręce, dostarczone do was do domu, żebyście nie musieli po prostu się fatygować. Proszę bardzo, podpisać się. Podpiszcie, no. I to zostawimy tak? Ja mi sobie to podniosę i przeczytaję. Tak, tylko to na samym końcu. Bo tak, to piszemy, że nam wyszło, a jeszcze mogą nas złapać. Tak. Okej, kolejnym naszym celem jest porozrzucanie i pochowanie w Domu X opasek, także wy oglądając ten film, domownicy z Domu X, będziecie mogli sobie je znaleźć. Trzy pokażemy na filmie, a resztę schowamy tak, że nie będzie widać. Zacznijmy od naszej kryjówki. Jedna z opasek będzie po prostu sobie tutaj leżała. Tutaj, gdzie my sobie leżeliśmy. To, jak wy będziecie jej odkrywać, będzie dla was takim odkryciem trochę naszej drogi tutaj, którą musieliśmy przebyć. Tak, to jest nasze takie doświadczenie. Tak, możecie się połączyć z nami. Drugą bym dał koniecznie tutaj, na samym końcu. Na samym końcu. Trzecia, oraz oczywiste, na naszej kochanej klamce. Tak. Na ulubionej klamce, którą z Pateckim wręcz ubóstwiamy u was, czyli na tej.
ta klamka pozwoliła nam tu wejść. A teraz czy kolejną maseczki, o których no nie będziecie musieli je znaleźć? Będziecie, tak. Jak znajdziecie, to wrzucajcie Insta story. Jest już bardzo późno, moi drodzy, bo jest już piąta. Będziemy przygotowywali się do naszej finałowej sceny. Będzie ona polegała na tym, że na środku domu X zrobimy z taśmy ekipy, ale konkretnie to z czerwonej, bo tej taśmy Stewart nie ma. Więc na pewno będą wiedzieli, że coś tu jest nie tak, bo z szarej to by ktoś im mógł pranka zrobić. A z tej to musielibyśmy być my. Oczywiście wpada się na ekipę, to nosi. Szybki drop, kilkaset sztuk tej taśmy wpadło, więc wbijajcie. I teraz tak, z tej taśmy robimy wielki napis ekipa. I tam damy oczywiście jedną z opasek, tą trzecią. Tam damy zaproszenie i zdjęcia, które udało nam się tu zrobić. Mamy gotowy napis, chodźcie, pokażę. Domownicy domu X, zostawiamy wam tutaj mały bałagan, ale to nie dlatego, że nie lubimy sprzątać albo chcemy, tylko dlatego, żebyście mieli po prostu po nas jakiś ślad. Patec! Udało się, chłopie! Udało się! A czekaj, dobra, udało się! Znaczy jeszcze nie wyszliśmy, ale no praktycznie już na 99% się udało. Tylko teraz jesteśmy mega głośni, więc szybko. I to będzie, słuchajcie, finał. Czyli wychodzimy drzwiami wyjściowymi. Czy się uda? Chyba czysto. Dobra, patec. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, dobra, dzięki za odwiedziny. Siemanko. Noc w domu X. Byliśmy przed sekundą tutaj. Przed sekundą tam łaziliśmy i robiliśmy sobie jaja. To jest nieprawdopodobne, że to się udało. Nie wiem czy wy, ale my wiedzieliśmy, że jak pierwsza noska nam nie wyszła, to co? Trzeba zrobić drugą. Nie ma szans, nie ma szans. Nie poddamy się i wiedzieliśmy, że musimy teraz zrobić to tak, że oni nawet nie będą wiedzieli, że my przyjdziemy. No tak, dzięki, to by było sobie... dzięki wtyczce, Nowciaksowi. No bo jakbyśmy przyszli, to by było... Wiadomo, tak, byśmy tak. Pewnie sprawdzili albo... No nie wiem. Tutaj się tak skradaliśmy, że to szok, nie? A teraz lecimy, chłopie, na pełne petardy. O, i tym sposobem, zobaczcie, tutaj. Ta-dam. Jesteśmy z domu tego boku, drugiego. Stoi fura Dubiela. Grzecznie wychodzimy, jak gdyby nigdy nic. Także patec. Oficjalnie. Chłopie, ona jakaś pokraczna, ale nieważne. Mamy to, oficjalnie. Zaplanowaliśmy, weszliśmy, odbiliśmy akcję i wyszliśmy. I nikt nas nie zauważył. Powiem szczerze, nie wiem ile ten materiał będzie miał, czy będzie miał 20, ten film 30, będzie mega długi. Nie czuję w ogóle zmęczenia, jestem taki podekscytowany, mam taką adrenalinkę. Stary, zobacz, brama. To jest ta brama. W sensie jestem ciekaw, jaka będzie ich reakcja jutro, nie? Czy to będzie takie, o kur... co wy odbyliście? No. Czy takie, o nie, no. Już wyszliśmy, zobaczcie, brama jest za nami. Także uwaga, udało się, oficjalnie. Noc w domu X zrobiona! To jest niesamowite. Subskrybujcie kanał po więcej takich akcji. A was, domownicy X, zapraszamy do zapraszamy nas na fajny melanż. Tylko od razu zaznaczamy, że będziemy dokładnie sprawdzali wszystkie pomieszczenia, jak od nas będziecie wychodzili. Nie próbujcie, nie? Więc nawet nie próbujcie. Później impreza pewnie będzie do samego rana, także tam już tak. Nie będzie nocy. Subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco, moi drodzy. I żegnamy się z wami. Nockowy team, Kuba i Karol. Siemanko! Żeby się ogarnąć do szkoły.
I nie wiem, czy to zrobił Stewart na filmie, bo wczoraj coś z Agatą Byczą nagrywali, czy o co chodzi. Ale się przestraszyłam, wracam na górę. Nie wiem serio, czy to jest fake, czy oni serio są tutaj w domu, czy co, czy ktoś mi coś słyszy, czy nie. Ale w liście jest napisane, że spędzili w tej noc. Więc generalnie ja jestem trochę, nie wiem, nie wiem serio, czy to jakby dodali jeszcze zdjęcia z Instaxa. Nie wiem serio, ja jestem w tym momencie taka trochę zestresowana, bo wszyscy w tym domu śpią, nawet nie wiem kto jest, czy nie wiem, nie mam do kogo z tym pójść, także ja pewnie pójdę do szkoły, jak oni wstaną o 9:00, czy tam o 10:00, to dopiero powiedzą, czy to jest jakiś fake, czy serio. Jak będzie z tego film, ja jestem ciekawa, ja tak na co dzień raczej nie oglądam, czasami się zdarzy, nie? Ale na pewno obejrzę, bo ja jestem ciekawa strasznie i się trochę boję i... Jak tak teraz o tym myślę i to sobie analizuję, to naprawdę w pierwszym momencie, jak to zobaczyłam, myślałam, że to jest Stewarta, bo ja wczoraj wróciłam do domu o 23:00 po tym treningu, bo jeszcze Nosiak, taki fotograf, przyjechał i w ogóle... I pamiętam, że tam wyszłam do nich, ich tam uciszyłam koło północy, ale w sumie potem podchodzę tak do tego wszystkiego, patrzę, czytam tą kartkę, patrzę na te zdjęcia, obczyłam szybko story Freeza i Pateckiego i w sumie nic nie wrzucali tam w nocy, tylko 8 godzin temu coś tam dodali, że w jakimś aucie nagrywałem jakiś challenge 24 godziny. Nie wiem, dziwnie mi, bo teraz się boję, że ktoś się do nas włamie. Nie mówcie, że hopy nam drugi raz do domu weszły, a my się nawet nie zorientowaliśmy. Heniek, taki z ciebie pies obronny jest właśnie. No, ale z takich plusów to przynajmniej dowiedzieliśmy się, że taśmę czerwoną będą sprzedawali w sklepie. Nie ulega wątpliwości, że to zdjęcie wygrało życie. Widzę, że do naszej tablicy publikacji też się dorwali. Chodzę na chatę i tu niespodzianka. Chyba tu ktoś nocował. No, siemanko, siemanko. Oglądamy nagrania z monitoringu, jak nam się włamali nocy do domu. Fajnie, chłopaki, fajnie. Nie chcę nic mówić, ale normalnie weszli nam na górę, a tam, o, jest mój pokój i tam, o, mój pies obronny powinien zacząć szczekać, że ktoś się po korytarzu łazi.